Lekcja, także witam was na lekcji pierwszej, lekcji matematyki. Jestem pan Pyrek, będę uczył tą klasę. Jest pola na środku, Ala po lewej, Genovefa po prawej, a Halina z tyłu. Dzień dobry. Dobrze, przejdźmy już do lekcji. Mam nadzieję, że napiszcie lekcja temat dodawanie. Dodawanie będzie dzisiaj. No i spróbujmy się czegoś nauczyć. Dobrze, to napiszcie działania. 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3, 4 plus 4, 5 plus 5. Już? Proszę mówić głośniej. Już! Dobrze! A jest 6 plus 6? Nie, do 5. Dobrze. I od razu proszę napisać równania. Dobrze, okej. A ja zaraz z wami do was podejdę, pobawię się w kręciołka. Niestety wy nie widzicie, bo nie mogę kamery obrócić. Może później pogrzebię sobie w tyłku, w telefonie. To znajdę wracanie ekranu. No. Może zobaczyć, jak się pokręca na następnej lekcji. Oj, to chyba nie. Muszę sobie tak porobić, bo widać, to się obadza. Ala bardzo ładnie pisze. Dobrze, czy wszyscy napisali równania? Nie, przepraszam, bo mi się długopis zepsuł, musiałam trochę pomazać. Do wcześniejszej lekcji fejkowej jakoś też ci się zaczyna. Nie, nie wiem. Bo nie, no, bo ona... Jakieś tam naszej jednej lekcji mi się też zepsuło. No bo już nagrywaliśmy, ale w sumie nam nie wyszło. Znaczy no nagrywaliśmy. No właśnie. Ale zaraz skończymy. Robię efekt specjalny. Dobrze, proszę o ciszę. Pana, robię efekt specjalny. Dobrze. Proszę pana, tak? Czy ja mogę powiedzieć jakieś tam działania? Nie. Czy mogę? Dobrze. Co się stało? Nic. Prosimy. O, dobrze. Kto napisał ręka do góry? Dobrze. Kto napisał ręka do góry? Kto napisał ten ręka do góry? Ale działania i wyniki. No i tak pisałam. Dobrze, to podchodzimy po kolei. Do uczni, proszę bardzo, przyjrzyjmy sobie zeszyt. Oto tej pani Poli. No, jak widzimy. 1 plus 1 to jest 11, brawo. 2 plus 2 to 22, brawo. 3 plus... Aj, wezmę długopis z Pyrosława. Oh, to będzie dobrze. 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 I to wszystko wynosi piąteczkę. No, z moim podpisem. Proszę. Dobrze. Ogółem właśnie w naszej szkole jest na przykład 1 plus 1 to jest 1, czyli 11. Czyli po prostu łączymy te liczby i usuwamy znak pośrodku. To będzie też piąteczka. Podobno napisała już to. Halina napisała? No, proszę. Dobrze, zobaczmy. Ale z moje plecy. To jest dobrze. Dobrze. Takie oto. Teraz dajemy jej piąteczkę. Jest napisane, żebyś mi dał szóstkę. To było zadanie tylko na piątkę. No to proszę. Następne może będzie na szósteczkę. Proszę o wyjście dla mnie. O, Ale to pan nie sprawdzi. Czemu się nie zgłaszasz? Bardzo piękny rysunek. Za taki rysuneczek to szósteczka będzie. Jeżeli chcecie też dostać taką ocenę, to możecie napisać ładny rysunek.
Tak, ja narysuję, bardzo ładny, bardzo ładny. A ja im w tym czasie... O Jezus Maria! Lista brawo. Obecności. Brawo! Lista, czyli Ala dostała szósteczkę, Halina piątkę, Pola piątkę, Genovefa piąteczkę. Brawo! Patrzcie, co zrobiłam ze swoją kartką. I zapomniałem o liście obecności. Ala jest? Jestem. Halina? Halina! Haliny nie ma. Obecna? Jest. Pola? Jestem. Genovefa? Jestem. Jest. Na chwilkę pauza i widzimy się za chwilkę. No dobrze, widzimy się po przerwie. Jeżeli ktoś skończył rysunek, proszę w kolejkę się ustawić do mojego biura. Ej, proszę pokazać rysuneczek do kamery. Kto to jest? Pola. Tak, ja narysowałam pięknego kwiata. Pokaż żabkę. Jeszcze nie skończyłam rysunku. Dobra. Pola dostaje... Bo proszę podpisać coś na rysunku. Niestety Genovefa jeszcze nie narysowała swojego rysunku, dlatego że ją wolno. Dobrze, Pola. Możemy opatrzeć wymyło po tak. Tu piszemy szósteczka. Szósteczka. Kolejna osoba, zapraszam. Dobrze, to ja narysowałam piękną pędę z uśmieszkami i tutaj jest jeszcze latający pan Perek Anioł z skrzydłami motyla. Aha, widzimy. Ładne? Czy to jest ładne? Dobrze, niech będzie... Jej, szósteczka! Zapiszmy jej do list. Halina, szósteczka. Szóstkę dostałam. Ja też, ładnie. Dobrze, czyli to wszyscy, tak? Jeszcze ja. To proszę szybciej, bo zaraz będzie... za trzy minuty. To proszę się pośpieszyć. Proszę. Ale ty już dostałaś ocenę za rysunek. Nie. Drugiej nie dostaniesz. No Kamil! Tosia nie... To dramda. Dobrze, to szybciej Genovefa, bo musimy... co musimy? Musimy bardzo ty nie zapomniałem. Bo zostało ci mało czasu, jeżeli chcesz ocenę dostać. Genovefa, patrz! Nigdy mi się to nie zepsuje. Nie chcę to powiesić na szyi. Ja takie swoje mam, tylko teraz nie mam. Ale nie dostała jeszcze oceny za... Dobrze, proszę bardzo. To jest pan Pyr. Widzisz, tutaj jest podpisane serduszka. Super. Listu, tak. Tęcza. Serduszka te dwa. Najlepszy. Co to jest? Ej, polka. Dobrze. Genovefa. No zobacz, to jest Pyr. I Ala dostała jeszcze ocenę za działania. Tak, podsumowanie. To ogółem to jest Genovefa. To będzie kreseczka miało. A za rysunek jaką? Szóstka. Szóstka? Dobrze. No to proszę ułóżcie swoje. Ułóżcie swoje zeszyty już na biurku i ławce. Posuńcie się trochę do tyłu. Ja mam teraz żabkę na mojej ławce. Ja teraz żabkę mam. Ja mam żabkę i kota. Jak się dzisiaj czuję, zobacz. Patrz, jak mam dzisiaj samopoczucie. No. Czekaj, nie. Dobrze. Przerwa! Wychodzimy z tego piekła! Pa! Adios! Minuta przerwy, ale wszystko... Adios, hasta la vista! Hasta la vista! Ja was też żegnam. Więc będziecie widzieli, jak ktoś przyjdzie, za minutę będziemy.
Dobrze, pauzuję i za chwilę się widzimy. Lekcja! Ja już jestem, szkry. Genowe fan do ławki. Ty pierdziochu. Ala jest. Pola jest. I biurka wszystkie przesunęła. Zaraz widzimy się po przerwie. Albo wiecie co, nie po przerwie. Zaraz git będziemy. Cofnę się w ogóle trochę. Muszę się trochę cofnąć. Teraz jaka lekcja, panie Pyrku? Będzie w WF-u, ale poczekajcie, przerwa techniczna. Zaraz telefon się wygnębie. Muszę się trochę od was odsunąć, ponieważ...